Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Drugi dzień naszego cyklu kawa, nieustanna kawa z Bogiem. Mam nadzieję, że macie kawkę przy sobie. No ja co prawda rzeczywiście wypiłam już kawkę. Uwielbiam kawkę z rana, to jest taki mój rytuał. Uwielbiam taką kawę, taką pyszną, po prostu jest to po prostu takie super rozpoczęcie dnia. Ale przy kawie właśnie często mi towarzyszy kontemplacja, nie jest to picie kawy w biegu po domu, tylko picie kawy w takiej uważności właśnie cudnej. Do tego Was zachęcam, cieszę się, że jesteście, już dołączacie. Jeszcze tylko się upewnię, czy będą widoczne komentarze, więc przywitajcie się ze mną, dajcie znać, że jesteście, że żyjecie, że macie puls, że ten czas radosnego oczekiwania, bo tak przecież mówi się o Adwencie, rozpoczął się Adwent i czas radosnego oczekiwania nie jest oczekiwaniem z założonymi rękami, tylko słuchajcie, to jest takie piękne i czego nauczyłam się w rozwoju osobistym, że to nie jest takie czekanie również na mannę z nieba, tylko to jest wychodzenie naprzeciw temu. I o tym sobie tak trochę dzisiaj porozmawiamy, bo słuchajcie, nieustanna kawa z Bogiem, czyli te nasze transmisje, które będą trwały od poniedziałku do piątku do 24 grudnia, czyli do Wigilii, to jest druga edycja. Powiem o tym dla tych, którzy dołączacie do tego fanpage'a, dołączyliście niedawno i jakby nie znamy się już od ponad roku. Rok temu, o tej porze, przyszedł do mnie taka wizja cyklu właśnie kawy z Bogiem. Piszę o tym w też książce, jak to było w ogóle, jak to się stało, że te transmisje powstały i jak to się stało, że powstała również książeczka Kawa z Bogiem. Także jest to już historia. I rok temu właśnie przyszła do mnie ta wizja, żeby powstała Kawa z Bogiem. I okazało się, że bardzo lubimy rozmawiać o tym, że no właściwie o fragmentach Pisma Świętego, o tym, że rozwój osobisty tak naprawdę to jest... Ja to tak widzę i widzę coraz więcej z Was też już zwracacie na to uwagę, że rozwój osobisty tak naprawdę to jest ta sama wiedza, tylko ujęta w innych słowach, bardziej nowoczesnych. Może nawet się pokusiłam o napisanie w tytule, że rozwój osobisty przemyca Pismo Święte. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, ale jest to piękne. Bo też wczoraj zostało powiedziane, że ja przynajmniej tak miałam, że... Właśnie zachwyciłam się rozwojem osobistym, dlatego że przypominał mi bardzo to przesłanie, które zostało nam dane wieki temu. Słuchajcie, czekajcie, bo muszę zobaczyć, czy widać komentarze. A coś... O, jest, teraz widzę. Dobra. Agnieszka, Ania, Madzia, fajnie, że jesteście. Będę chciała, żeby te transmisje były bardzo krótkie, ale to jest dla mnie największym zawsze wyzwaniem. Słuchajcie, chciałabym, żebyśmy dzisiaj, bo wczoraj był pierwszy odcinek, pierwsze fragmenty były przeczytane, fragmenty mówiące o tym, zachęcam do obejrzenia, ale tylko tytułem wstępu przypomnę, że wczoraj było tak pięknie uświadamiające, że... trzy obszary naszego jestestwa, wymiar duchowy, wymiar duchowy, wymiar cielesny, wymiar intelektualny, powinny stanowić jedność. Jeśli jest walka pomiędzy, nie wiem, intelektem a duchem, pomiędzy ciałem a duchem a intelektem, wiecie, to nie ma w nas spójności i królestwo, które właściwie tworzymy, tak? W sensie takim, że powiem, że tworzymy, te trzy obszary tworzą jakby nas, tak? Jeśli nie ma pomiędzy nimi zgody, jedności, jeśli gdzieś mamy jakąś wewnętrzną kłótnię w sobie, na przykład mamy wielkie marzenie coś zrobić, ale sabotujemy to marzenie niską wiarą w siebie, to jest w nas wewnętrzny spór. I takie wewnętrzne spory nie pozwalają nam iść dalej. I co? Uwalniać potencjał, który mamy w sobie, ale też uwalniać naszego ducha. Bo nie wiem, pewnie się ze mną zgodzicie, że wiele razy tego doświadczamy, jeśli sobie dajemy szansę. Doświadczamy takich...
zawsze kiedy idziemy w taką stronę, tam gdzie chcemy, że robimy takie rzeczy, wiecie, takie, które w głębi duszy chcemy, nawet jeśli pod względem fizycznym są one dla nas trudne, ale my gdzieś tam tak bardzo chcemy, że po prostu idziemy za tym i taką wstępuje w nas taki właśnie entuzjazm, takie, mamy wręcz takie poczucie mocy, to słuchajcie, to tak jakby odczuwamy, tak jakby nasza dusza rosła. Ja to tak odczuwam i bardzo mi się podoba takie określenie, że twoja dusza wtedy rośnie. Ale kiedy ona ma szansę się rozwijać, rosnąć, wzrastać? Wtedy, kiedy jest w tobie ta wewnętrzna właśnie jedność tych trzech obszarów. I słuchajcie, i dzisiaj chciałabym, żeby wybrzmiało takie fajne przesłanie, co ja też, też mnie olśniło. Olśniło mnie dokładnie czytając Hawkinsa, wam powiem, czytając Siła czy Moc. Jeśli ktoś czyta Hawkinsa, to będzie wiedział, o czym mówię, a jeśli ktoś nie czyta, to zapraszam do obejrzenia odcinków z tą książką. Są wszystkie na YouTubie, w zakładce, co autor miał na myśli. Ale słuchajcie, właśnie czytając tę książkę sobie uświadomiłam, że tak naprawdę mówcie oczywiście, czy się zgadzacie, czy podważacie, cokolwiek, po to, żeby nam tutaj wybrzmiała dyskusja, bo nie jestem najmądrzejsza i nie jestem wyrocznią, po prostu dzielę się tym, co mi gdzieś tam się we mnie objawia, tak? Czyli co gdzieś sama sobie uświadamiam. Natomiast właśnie odnośnie tego królestwa, bardzo często mamy tak, że wyobrażamy sobie i nawet jesteśmy tak nauczeni od dzieciństwa wyobrażać sobie, że nie wiem, raj to jest miejsce tam za chmurami, i że niebo to jest tam miejsce za chmurami i że w ogóle jest to miejsce i pewnie jak umrzemy, to pójdziemy do jakiegoś miejsca i wiecie, chcę się z wami podzielić tym, co nie wiem, gdzieś we mnie tak się właśnie uruchomiło, że może wcale nie chodzi o miejsce, może wcale nie chodzi o miejsce, a może bardziej chodzi o stan. Słuchajcie, kiedyś, nie planowałam tego mówić, ale powiem, że kiedyś słuchałam wypowiedzi takiej kobiety, która przeżyła śmierć kliniczną i ona opowiadała, i wszyscy właściwie to samo mówią, ale tak ona mi zapadła w pamięci, jak opowiadała, że po prostu odczuwała stan. Odczuwała stan, czyli jakby no, oczywiście wyszła ze swojego ciała i to tam, gdzie była, to nie było miejsce, gdzie, nie wiem, były budynki, raj, wszystko, wiecie, dobrze prosperowało, rząd był idealny i tak dalej. Ona po prostu odczuwała w sobie stan. I to, co ja przeczytałam też u Hawkinsa właśnie, on tak bardzo fajnie mówi, że, nie mówi, ale zwrócił w swojej książce uwagę na to, na fragment z Pisma Świętego, który właściwie ja, dla mnie, nie wiem, czy on był mi znany, może był mi znany, ale go po prostu nie odczułam w sobie. Może był dla mnie taką tylko teorią, że nie zapadł mi gdzieś tam w moje wnętrze, czyli nie wiem, nie uświadomiło mi się coś, nie objawił mi się, że tak powiem, ten fragment i chciałabym go dzisiaj przeczytać. Tylko sobie otworzę. Jezus, jak jestem przez chwilę cicho, to sobie uświadamiam, jak głośno mówię. Nie? To ściszcie trochę, jak wam to przeszkadza, bo po prostu mam taką tendencję po mamusi. Mamusia, pozdrawiam cię. 200, gdzieś tu miałam zaznaczone, czekajcie. I popatrzcie, to jest taki fragment. Właściwie jeden z kilku mówiący o tym, to jest Łukasza. Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny. Nie przyjdzie w sposób dostrzegalny i nie powiedzą: oto tu jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. I po prostu, i jest jeszcze jeden taki fragment, którego sobie tutaj nie wypisałam, nie wiem dokładnie, gdzie on jest, ale jeśli ktoś z was zna, to dawajcie znać w komentarzu. Jest jeszcze taki fragment właśnie, w którym Jezus mówi: Królestwo Boże nie jest ani tu, ani tam, jest w was. Jest taki fragment, nie umiem teraz podać gdzie, nieprzygotowana jestem, ale liczę na was, że dacie znać, jeśli kojarzycie.
nie jest ani tu, ani tam, jest w was. I wiecie, tak jak sobie ten fragment przeczytałam, to sobie tak uświadomiłam, kurczę, jak to człowiek w swojej głowie sam tworzy jakieś takie, wiecie, to jest taki naturalny mechanizm, bo my potrzebujemy takiego uzasadnienia, wytłumaczenia, takiego obrazu, który możemy zrozumieć. Nasz umysł nie pojmuje potęgi tego wszystkiego, nie pojmuje piękna tego wszystkiego, nie pojmuje w ogóle też może często potęgi tego przesłania, bo wiecie, ile używamy procent mózgu, nie? Bardzo mało. Ale jeśli się doskonalimy, jeśli otwieramy swój umysł, to zaczynamy coraz więcej właśnie rozumieć, pojmować. I słuchajcie, ten fragment dał mi takie olśnienie, że kurczę, rzeczywiście, to nie jest tak, że gdzieś tam jest jakieś miejsce, w którym jest szczęście, tylko szczęście jest to stan naszego bytu, czyli nasz stan wewnętrzny, stan naszego ducha, że tak cudnie mi przyszło powiedzieć, że to jest stan naszego ducha. Więc co to tak naprawdę to Królestwo Boże? Ja tu może znowu się narażam, że jakieś te takie rzeczy, herezje, o to się nazywa, herezje, że tutaj mówię, ale dajcie znać, czy co wy o tym myślicie. Może wcale tak nie być. Ja w ogóle czasami mam takie myśli, że dopiero po śmierci zobaczymy, jak to w ogóle, o co w ogóle chodziło, jacy piękni byliśmy, jakie to życie było niesamowite, a my żeśmy to tak sprowadzili do takich przyziemnych tylko, do takiego przyziemnego postrzegania. Ale popatrzcie, to stan naszego ducha. Królestwo Boże w was jest. I dlaczego Hawkins o tym też pisał? Pisał o tym, mówiąc o poziomach świadomości, o tym, że jeśli człowiek skupia się na tym, co go boli, na co narzeka, z czego jest niezadowolony, skupia się na braku, skupia się na tym, co mu nie wyszło, na porażkach, skupia się po prostu na tym, co gdzieś tam jest takie dla niego bolesne i nie wychodzi ponad ten stan, to tak naprawdę odbiera sobie możliwość odczuwania, jak ta dusza rośnie, odczuwania tego takiego życia w sobie. O, nawet mi się taki fragment przypomniał, że Bóg jest Bogiem żywych. Co to znaczy? Że kiedy jesteśmy jesteśmy na tych niskich poziomach świadomości, gdzie dominuje żal, strach, pretensje, jakieś takie narzekanie, to tak naprawdę jesteśmy tak zamknięci w sobie, że właściwie gdyby nie puls, to pewnie moglibyśmy się uznać za nieżywych, bo nie mamy w sobie życia. Co znaczy życia? Nie mamy w sobie radości, entuzjazmu, jakiejś nadziei, jakiejś wiary, jakiegoś takiego postrzegania piękna wokół, tylko skupiamy się na tym, co jest dla nas przykre i zamykamy się w tym wręcz. Zamykamy się. Jak wiele ludzi, najczęściej ludzie, którzy izolują się od społeczeństwa, to są ludzie, którzy właśnie żyją ciągle w tych emocjach, że oni po prostu zamykają się na siebie i na innych. I słuchajcie, co jest piękne w tym przesłaniu, że, o, dziękuję Iwonka, Łukasza. Iwonka, czy mogłabyś wrzucić, nie wiem, chyba nie można wrzucać zdjęcia właśnie w komentarze, ale czy mogłabyś napisać ten fragmencik, bo on jest tam krótki z tego, co pamiętam. I słuchajcie, dziękuję Iwonka. I słuchajcie, czyli w was jest, nie jest ani tu, ani tam, czyli o co chodzi? My tak naprawdę swoje szczęście, swoje zadowolenie uzależniamy od przeróżnych czynników. Od, nie wiem, czy nam się w czymś tam powiedzie, czy dostanę komplement, czy nie wiem, ktoś się do mnie uśmiechnął, czy się nie uśmiechnął, czy nie wiem. Wiecie, uzależniamy po prostu, gonimy jakby za tym szczęściem, uzależniamy je od różnych właśnie czynników zewnętrznych i fragment, który mówi, ono nie jest ani tu, ani tam. Czyli nie uzależniaj tego stanu szczęścia, tego poczucia Królestwa Bożego w sobie, nie uzależniaj od niczego, co jest na zewnątrz, bo możesz, bo tylko ty, no i Bóg oczywiście w formie łaski, ale to ty możesz się na nie przygotować. I to jest cudne, że wtedy to jest takie,
Słuchajcie, naprawdę niesamowite, jak wyruszamy w tę drogę w rozwoju osobistym właśnie, to bardzo często jest tak, że dochodzimy do takiego poziomu, że przestajemy się porównywać, uzależniać właśnie od opinii innych, bać, co ktoś na to powie, co ja robię, co ja mówię. Zaczynamy po prostu żyć własnym życiem. Czyli, i to jest takie, słuchajcie, mnie fascynuje to, że te wszystkie przesłania w rozwoju osobistym, one w olbrzymiej mierze pokrywają się właśnie z tym, co mówi do nas Pismo Święte. Twoje Boże Królestwo w Tobie, bo zostało już powiedziane, że ono jest w nas i wokół nas, pośród nas, tak? Pośród nas, bo tworzymy wspólnotę. Czy ja z Tobą mam dobre relacje, czy złe, to jest to, że my albo tworzymy to królestwo, albo nie. Jeśli jesteśmy ze sobą w żalu i zawiści, czekajcie, bo mój kręgosłup se poprawię, to same sobie odbieramy tworzenie tego królestwa. Czyli, a co mam na myśli tworzenie? Nie to, że ja jestem po prostu w mocy tworzyć to, ale jakby Bogu pozwalam tworzyć te relacje między nami. Ale kiedy mogę pozwolić Bogu tworzyć te, w sensie pozwolić? On jeśli chce, to może wszystko. Ale wiecie, to jest tak, że my, te myśli i emocje, które mamy w sobie, to one albo tworzą do tego warunki, albo nie. Ania pisze, ten stan w życiu jest boski. No właśnie, to jest, czujesz to królestwo, ono cały czas jest w nas, ono nigdy nie jest, nie było nam zabrane, ale to, jakie my tworzymy, wczoraj było powiedziane, wewnętrzne warunki, tak? Czyli jakie tworzymy środowisko w sobie, to albo sprzyja odczuwaniu tej radości i tego królestwa, albo nie sprzyja. Nie możemy odczuwać radości od tego królestwa, że będę się trzymać tego słownictwa. Nie możemy go odczuwać, jeśli skupiamy się ciągle na żalu, na strachu, na winie, że ktoś mi coś zrobił 20 lat temu i dzisiaj mój poziom świadomości to jest pryzmat winy i na wszystko patrzę przez pryzmat winy. Żyję życiem, w którym ciągle się boję, że ktoś mi zrobi krzywdę. I wiecie, zachęcam Was do obejrzenia tego odcinka, kto nie był, w ogóle kilku odcinków o siła czy moc Hawkinsa i poziomach świadomości. Przepięknie obrazuje, jak człowiek może wzrastać i wchodzić na coraz wyższe stany w sobie. I te stany w sobie mają odzwierciedlenie na stany na zewnątrz. Czyli to, co ja mam w sobie, przekłada się na to, jak żyję z innymi ludźmi, jakie mam z nimi relacje, jak sobie radzę z konfliktem jakimś, nieporozumieniem, które, nie wiem, powstało, co ja wskutek tego nieporozumienia z nim zrobię, z sobą zrobię, co ja zrobię, tak? Czy ja zacznę szukać winnego, czy ja po prostu wytłumaczę sobie jakoś, że ta druga strona może nie chciała tak, ale tak wyszło, bo czasami w nieporozumieniach tak wychodzi, że to, co ja mam w sobie, przełoży się na moją intencję współżycia z innymi, tak? Jaką mam intencję? Czy mi zależy na tym, żeby zrozumieć drugiego człowieka, czy będę go obarczać nawet swoimi jakimiś niepowodzeniami czy sytuacjami? I słuchajcie, można o tym mówić i mówić cały czas, ale piękne jest właśnie to, chciałabym, żeby to właśnie bardzo tak wybrzmiało, że ten, tak mówi się, ten czas radosnego oczekiwania, ale tak naprawdę to nie jest czas oczekiwania z założonymi rękami. To może być czas oczekiwań, dobra, czekam na święta, tak? Ale tak naprawdę to stan, który towarzyszy nam w święta, te emocje, ta radość, wiecie, to przeżywanie, że jest święto, to tak naprawdę jest stan, którym możemy tworzyć i przygotowywać się wręcz na to, żeby on się w nas pojawił, bo my go możemy tworzyć, a przygotowując się. I co tam jest, co jest też w takim fragmencie napisane, że przygotujcie się na przyjście tego królestwa, które jest w was, które jest wokół nas. Wy się możecie przygotowywać na jego odkrycie, na jego odczuwanie. A co znaczy przygotowywać? Słuchajcie, no tworząc w sobie to wewnętrzne środowisko właśnie. Ale jak możemy tworzyć to wewnętrzne środowisko?
na przykład to, co cały czas tutaj mówię, jak nakręcona, bo po prostu to przechodzę i wiem, że to jest warte tego, żeby się na tym skupić, słuchać tego, obserwować, bo to jest droga do odczuwania tego stanu właśnie. Co możemy zrobić? Możemy sprzątać w swojej głowie. Możemy pracować ze swoimi myślami. Możemy zamiatać w swojej głowie. Ja to sobie nawet tak wyobrażam. Słuchajcie, kiedyś się podzieliłam i aż po prostu mi się płakać chciało, jak do mnie przyszło. Taka do mnie przyszła myśl, że to wybieranie w głowie swoich myśli, bo ja zawsze mówię, że to był jeden z najpiękniejszych dni mojego życia, kiedy ja na pewnym szkoleniu po prostu usłyszałam, że ja mam wpływ na to, co myślę. Całe życie myślałam, że to, co mi się pojawia w głowie, to jest jedyne i ostateczne, że ja po prostu mam tak myśleć, bo taka jestem, tak nie mam myśli. I dla mnie to było objawieniem, że ja mogę wybierać w swojej głowie to, co myślę, że ja myśląc dłużej w dany sposób jakby dokarmiam te myśli, czyli utrzymuję je przy życiu i dokarmiam, stają się jeszcze bardziej silne. A jeśli odwracam swój umysł, bo na przykład nachodzą mnie czarne scenariusze, jeśli odwracam swój umysł, nie wiem, sięgnę po fragment książki, włączę sobie transmisję, nie wiem, przeczytam fragment Pisma Świętego, to tak jakbym odwracała swój umysł od tamtych myśli. I jeśli będę to robić przez jakiś czas, to tamte myśli ustąpią, bo przestanę je po prostu dokarmiać. Słuchajcie, i kiedyś do mnie tak przyszło, jejku, jakie to jest w ogóle, że to takie wybieranie myśli w głowie, myśli jasnych, bo Bóg nie chce dla Ciebie czarnych myśli. On, jeszcze o tym sobie powiemy, że po prostu czarne myśli nigdy nie pochodzą od Boga. Wątpienie w siebie nigdy nie pochodzi od Boga. I słuchajcie, że to wybieranie myśli, to jest tak jak w tej pieśni takiej kościelnej, szykujcie drogę Panu, prostuście ścieżki Jego. Że tak naprawdę, tak, jak wybierasz w głowie te myśli budujące, jasne, takie optymistyczne, myśli pełne wiary, to tak jakbyś, nie wiem, wzięła miotłę i zamiatała, tak wiecie, dawniej się tak zamiatało, o tak się zamiatało. Jak śnieg spadał, to tak się zamiatało ścieżkę do przejścia na boki. I ja sobie tak pomyślałam, wiecie, ja mam takie jazdy chyba można by to nazwać, ale to jest takie cudowne, że to tak jakbym wzięła tego drapaka dawniej na wsi, tak do tej pory nawet jest taki używany taki drapak do odmiatania śniegu, czyli miotła z takich patyków drewnianych. I po prostu zamiatasz w głowie te myśli czarne, te myśli niewspierające, zamiatasz i robisz mu przejście. Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba. Śpiewać taką pieśń chyba na Boże Ciało. Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba. Słuchajcie, przez całe życie mi to nic nie mówiło. Co tam, zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba. No, nie, no to było dla mnie o, takie piosenka. No wiecie, no, nie krytykując, tylko po prostu nie rozumiałam tego. W ogóle nie miałam tego przełożenia tych słów na swoje życie. I to jest cudne, że jak wyruszasz w tę drogę, zaczynasz coraz bardziej zamiatać tę ścieżkę, odmiatać te ciemne, czarne myśli, to zaczynasz mieć takie właśnie takie zrozumienie, takie objawienia, takie, wiecie, w sensie takim, że takie jasne niektóre rzeczy się stają i uświadamiasz sobie, że nie, słyszałam tę pieśń przez 40 lat, nigdy do mnie nic nie mówiła, a teraz się wzruszasz, jak ją słyszysz. Czyli zróbcie mu miejsce, posprzątaj. Wczoraj było tak fajnie, zaraz przeczytam Iwonka komentarz. Wczoraj też tak fajnie było powiedziane. Kto nie był wczoraj, proszę obejrzyjcie, jeśli Was w ogóle to interesuje. Jakie to jest niesamowite, że rozwój osobisty to jest po prostu Pismo Święte, tylko inaczej nam podane. I słuchajcie, wczoraj był taki fragment, czytaliśmy fragment o mocarzu, o domu, że nikt nie może ograbić domu, jeśli wpierw nie zwiąże mocarza domu, czyli gospodarza domu i po prostu nie odbierze mu, no, jeśli nikt go nie zwiąże, czyli jeśli, no, w sensie takim było, że
że to my jesteśmy gospodarzami swojego domu, to my, ten nasz dom, czy to nasze królestwo, to my z naszym intelektem, z naszym duchem, z naszym ciałem i my, słuchajcie, wybierając jakieś tam myśli, gdzie wątpimy w siebie, czy w ogóle często też odrzucamy jakieś takie poczucie własnej wartości, skupiamy się na tym braku i tak dalej, to wręcz, można by powiedzieć, to jest tak jakby dać się temu mocarzowi, którym jesteśmy, czyli tym gospodarzem naszego domu, po prostu związać, tak? I robimy to czasami na własne życzenie, nie mając świadomości. I mam nadzieję, że te transmisje właśnie też będą nam to tak uświadamiać, jaki mamy moc. Chyba Gosia wczoraj, nie chyba, tylko na pewno Gosia wczoraj do mnie napisała, taka Gosia fajna, nie będę poznawać nazwiska, bo nie wiem, czy sobie Gosia życzyłabyś, ale Gosia napisała, bo już jakby słucha tych transmisji, też jakby wypełniasz dziennik, Gosia, i też wiem, że pracujesz po prostu ze sobą, czyli zaczęłaś sprzątać w swojej głowie, przygotowywać się na radosne, na święta, tak? Przygotowywać się na przyjście tego stanu, no właściwie no Boga przede wszystkim, ja powiem. Natomiast, słuchajcie, i napisała Gosia, że czuję, że ma wpływ na to, jak myśli, co myśli, że ma wpływ na to, jak się czuje w swoim życiu. Poprzez to, że ma świadomość swoich myśli. Bo wiem, że się powtarzam, ale muszę znowu. Świadomość, że mamy około 70 tysięcy myśli dziennie. To jest niesamowita moc, uświadomić to sobie, bo my myślimy, że o, po prostu, nie wiem, pamiętamy, że mieliśmy 3 myśli w tym dzisiaj, tak? Jest świetne ćwiczenie, jeśli macie chęć, to róbcie to. Każdego wieczoru wypisywać sobie moje myśli. Gdzie był dzisiaj mój umysł? Gdzie była dzisiaj moja głowa? I znajdziecie odpowiedź, dlaczego się czujecie w taki, a nie inny sposób. Więc, słuchajcie, przeczytam Iwonka. Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie, nie przyjdzie dostrzegalnie. Nie powiedzą: oto tu jest albo tam. I to bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Super, Iwonka, dziękuję. Jest jeszcze jeden fragment, tylko nie wiem gdzie. Jest jeszcze jeden fragment, który mówi, że nie jest ani tu, ani tam. Dosłownie te słowa padają. Ani tu, ani tam. Jak znajdę później, to zamieszczę w komentarzu. A jeśli ktoś wie, to dawajcie znać. Ale można też wygooglować chyba nawet. Jeśli ktoś wygoogluje i wam wyjdzie, to dawajcie znać. Ani, dokładnie te słowa padają. Ani tu, ani tam. Nie jest zależne od miejsca, ani czasu. Ani tu, ani tam. Ani od miejsca, nie wiem, nie jest zależne od niczego. Nie jest zależne od miejsca. Jest zależne od nas. W sensie, że możemy po prostu, wybierając dany sposób myślenia, wiele razy już zostało powiedziane, ale jeszcze pewnie będziemy o tym mówić, że nawrócenie się to jest nawrócenie umysłu. To jest najpierw nawrócenie umysłu. Nawrócenie się to jest najpierw nawrócenie umysłu. Kiedyś był taki odcinek, że tylko Bóg może podmienić nam serce, ale to my możemy pracować ze swoim umysłem. I to jest ta nasza wolna wola. I słuchajcie, co dalej? Co dalej, żeby było szybko? Czyli możemy przygotowywać się, co znaczy... Aha, Iwonka pisze, nie słyszałam tego fragmentu, który czytałam. Aha, bo się spóźniłam. Okej. No, bo to jest ten, który czytałam, a jeszcze jest jeden, Iwonka. I słuchajcie... Ale bardzo, bardzo Ci dziękuję. I słuchajcie, czyli co możemy? Nie oczekiwać z założonymi rękami. Jest takie zdanie, które mówi, jeśli Ty zrobisz krok w stronę Boga, Bóg zrobi 2 kroki w Twoją stronę. Czyli jeśli my, słuchajcie, nie będziemy czekać z założonymi rękami, tylko na przykład będziemy słuchać tych transmisji, będziemy
komentować, angażować się, będziemy czytać Pismo Święte, będziemy po prostu uświadamiać sobie te swoje myślenie też. To jest wychodzenie w Jego stronę. Za każdym razem to jest wychodzenie w Jego stronę. I za każdym razem jest to krok z naszej strony, a wtedy Bóg robi dwa w naszą. Sama tego doświadczam i naprawdę jest to po prostu niesamowite. I słuchajcie, czyli możemy się co? Stymulować. My możemy stymulować swój umysł. Możemy stymulować się do wywoływania w sobie, słuchajcie, stanu Bożego Narodzenia. Bo co to jest Boże Narodzenie? Owszem, to jest nasza tradycja, to jest, wiecie, no są rytuały pewne, to jest, nie wiem, jak też okazja do jednoczenia się właśnie, do wiecie. Ale generalnie najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że to jest stan, który odczuwamy. Boże, Ania, co ty do mnie mówisz? Fokus miesiąca, 10 minut zostało. Aha, mamy szkolenie. Bo słuchajcie, ja, to dla tych, którzy nie wiedzą, jestem też w Mary Cave. To jest organizacja bardzo, bardzo wzbogacająca nasze życie. Także wszystkie Mary Cave'ki tutaj muszę zwolnić. Zwolnić, żeby przeszły na szkolenie. Mamy szkolenie. 10 minut. Ostatnie 10 minut. Słuchajcie, dobra, to tylko podsumowując. Możemy się stymulować do odczuwania tego stanu, bo Boże Narodzenie, owszem, są to tradycje, rytuały i tak dalej, ale dlaczego tak lubimy te święta? Bo lubimy ten stan, bo lubimy te emocje, bo lubimy te po prostu to takie świętowanie. Jak możemy to robić? Poprzez rozmyślanie, poprzez refleksję, poprzez właśnie kontemplację, poprzez sprzątanie w sobie. Nie? Poprzez sprzątanie sobie. I słuchajcie, co jeszcze tylko chcę powiedzieć? Że tylko zaglądając w siebie możemy to poczuć. I tutaj bym chciała bardzo polecić dziennik 365 dni budowania siebie. Absolutnie. Specjalnie stworzyłam ofertę grudniową na www.dorotaozo.pl. Oferta grudniowa to jest oferta połączona, połączenie kawy z Bogiem z dziennikiem 365 dni budowania siebie. Bo słuchajcie, jest to już niesamowita moc. Jak słyszę, co piszecie, te osoby, które kupiły, co piszecie, ile Wam to daje, jakie fajne też emocje to budzi, to jest dla mnie po prostu niesamowite, ale przede wszystkim dlaczego? Bo to jest dawanie sobie czasu, praca z dziennikiem, wypełnianie dziennika, tylko pokażę, jak on w środku, dla tych, którzy nie wiedzą, w środku jest to, wiecie, refleksja na każdy dzień, fajny cytat, bardzo, bardzo wszystkie mądre, ale też pytanie, które jak sobie postawisz i masz miejsce na napisanie odpowiedzi, sprawi, że zaglądasz w siebie, że dajesz sobie tę uważność. Czyli stajesz się dla siebie ważna i dajesz swojej nawet podświadomości możliwość wypłynięcia rzeczy na wierzch, które są głęboko w tobie zakopane. Czasami, wiecie, coś nas hamuje, a my nie wiemy, co to jest. I właśnie praca z sobą, zadawanie sobie pytań uświadamia nam, otwiera nam właśnie umysł, bo nam uświadamia nawet nasz sposób myślenia. Jak myślałam do tej pory? Dlaczego myślałam w ten sposób? Jak? I to zadanie pytania jest takie stymulowanie do decyzji. Każdy dzień praktycznie, w każdym dniu podejmujesz decyzję. Jak decyduje się myśleć w ten sposób? Jak decyduje się zachować? Nie, decyduje się od tej pory myśleć w ten sposób. Jak decyduje się zachować następnym razem? To jest odwracanie swojego umysłu. Ania poleca. Ania, może kiedyś zrobimy jakąś transmisję wspólną właśnie. Podzielisz się swoimi refleksjami. I słuchajcie, kończąc, że obszar, wczoraj to było powiedziane i dzisiaj mówiąc o królestwie, chciałabym, żeby znowu to właśnie wybrzmiało, że obszar serca, umysłu, wiecie, czyli intelektu, ciała, ducha, to jest nasze gospodarstwo, nasze, którego jesteśmy mocarzem, to jest nasze królestwo, którym mamy zarządzać też. O tym jeszcze sobie powiemy. Ale też chcę właśnie, nawiązując do tego, że to nie jest czas tylko radosnego oczekiwania, ale to jest czas, w którym możemy się przygotować na, stymulować się do pełniejszego odczuwania tego królestwa, to jest czas, w którym, słuchajcie, my możemy szukać właśnie tego królestwa.
jeśli go szukamy, czyli jest dla nas to ważne, ja chcę odczuwać te święta, ja chcę odczuwać, że Bóg do mnie mówi, chcę się do Niego przybliżać, chcę, żeby był w moim życiu, chcę, żeby po prostu Go odczuwać w sobie, to my możemy go, po prostu Go szukać. I szukamy Go również poprzez interesowanie się fragmentami Pisma Świętego, poprzez słuchanie tutaj, jak jesteśmy, poprzez pracę nawet z dziennikiem naprawdę. Ja cały czas uważam, że to, nie wiem, on go napisał, nie ja. I słuchajcie, czyli szukając Go, my też jakby wychodzimy z inicjatywą. Czyli skutek tak naprawdę, wracając do Hawkinsa, skutek może stać się przyczyną. Czyli, bo my czasami w swoim życiu siedzimy właśnie z założonymi rękami i oczekujemy, żeby coś się zdarzyło, ale jeśli wyjdziemy temu naprzeciw, to skutek stanie się przyczyną, czyli my wyjdziemy i już sięgniemy po to, po ten stan, o który nam chodzi, zrobimy coś w jego kierunku, my jakby już zaczniemy go wtedy odczuwać i on wtedy do nas przyjdzie. To przy okazji, jak było, jak mówiliśmy o Hawkinsie, zamiana konia z wozem chyba był taki tytuł odcinka. Jak zamienić konia z wozem, czy coś takiego? Jak zamienić przyczynę na skutek? Możemy właśnie zamieniać przyczynę na skutek. Nie wiem, kto wie, o co mi chodzi, ale muszę kończyć, więc dawajcie znać, jeśli chcecie o tym porozmawiać, jeszcze to zgłębić, jeśli macie swoje uwagi, swoje takie refleksje, a nie chcecie ich napisać publicznie, to dawajcie znać, piszcie do mnie, dzwońcie, ale zachęcam do opisania, bo to naprawdę poszerza kontekst. Dla kogoś może być ważniejsze to, co jest napisane przez kogoś w komentarzu, niż to, co tutaj zostało powiedziane na transmisji. Więc szukajcie Królestwa Bożego, jest powiedziane, szukajcie, nie siedźcie z założonymi rękami, nie czekajcie z założonymi rękami, aż przyjdą święta, tylko już przygotowujcie się na te święta, już odczuwajcie te święta, każdego dnia coraz bardziej, aż dojdzie do kumulacji. Słuchajcie, całuję, pozdrawiam, pędzę na moje szkolenie Mary Kay. Jeśli ktoś nie zna marki Mary Kay, to polecam jak najbardziej, bo absolutnie rozwija, wzbogaca życie. Wszystkie Mary Kayki zaangażowane śmiało tutaj potwierdzą. Całuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, dziękuję, że jesteście. Jeśli macie chęć, uważacie, że warto, udostępniajcie to dalej. A jeśli chcecie skorzystać z grudniowej oferty Kawy z Bogiem i dziennika w połączeniu, cena promocyjna, właśnie na te okazje tych naszych transmisji, to zapraszam na www.dorotaoza.pl. Dobrego dnia!